Witam naszych czytelników, witam naszych telewidzów. Dziś szczególny dzień, szczególny gość. Naszym gościem jest pan Grzegorz Braun, prezes Konfederacji Korony Polskiej, jeden z liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość. Kłaniam się, szczęść Boże. No i ratuj się kto może. Pan redaktor mówi, że szczególny dzień, bo to jest dzień po nocy generałów, prawda? Mamy dymisję na szczytach i dno upadku polskiej obronności na to dno sprowadzone przez rządzącą Zjednoczoną Łużę Prawicę. Mam nadzieję, że pan redaktor mnie zagadnie o tę sprawę. Panie pośle, myślę, że wrócimy jeszcze do tego wątku. Ja chciałem na wstępie panu podziękować, że przyjął pan nasze zaproszenie. Panie redaktorze, zbyteczna rewerencja. Ja jestem szczęśliwy, że panowie przerywacie tutaj ciszę w eterze, dlatego że jeśli o mnie chodzi, ja jestem politycznym beztlenowcem. Ja mam czasu antenowego w mediach wiodących 0 minut, 0 sekund. Więc jeśli znakomita kurier szczeciński zaprasza mnie do rozmowy, to jakżeż mógłbym odmówić. Panie pośle, taka autoreklama. My jesteśmy jedną z ostatnich, jeżeli nie ostatnią gazetą lokalną, regionalną, w dużym mieście, w tej chwili niemal półmilionowym, dzięki uchodźcom. Gazetą niezależną od ośrodków władzy, ale też od ośrodków kapitału. Także dziękuję. Jeszcze raz dziękuję. Piękna rzecz. Między nami, ostatnimi Mohikanami. To... Tak jest. Panie pośle, otwarcie jesteśmy dla wszystkich. Także brawo. Dla tych, z którymi się nie zgadzamy, albo zgadzamy się nie do końca. Panie pośle, wracając jeszcze do tematów wojennych, wojskowych, czy jak je nazwać, moje pierwsze pytanie, ułożone w nieświadomości, brzmiało tak. Po pandemii, albo rzekomej pandemii, jak pan woli, na wschodzie wojna, na południu wojna. Na Bliskim Wschodzie wojna. Na Bliskim Wschodzie wojna i kolejna... I teraz jeszcze w sztabie generalnym wojna. Tak jest. I kolejna fala migrantów. Czego potrzebuje Polska w tych ciekawych czasach? Jak zawsze, Polacy potrzebują przede wszystkim bezpieczeństwa. I bezpieczeństwo powinno być priorytetem, a czasem zdaje się, że być może nawet jedyną aktywnością, domeną aktywności państwa polskiego. Od tego jest państwo i do tego my państwa potrzebujemy. W myśl zasady pomocniczości, mając samorządy, mając też nasze organizacje, środowiska, wreszcie nasze rodziny i domostwa, damy sobie radę. Ale jedna jest rzecz, której nie jesteśmy w stanie sobie zapewnić bez własnego państwa. To jest właśnie bezpieczeństwo. Bez bezpieczeństwa nie ma mowy o wolności, nie ma również mowy o utrzymaniu własności. A dziś Polakom, atakowanym przez własny rząd, pod różnymi pretekstami, a to pandemia, a to wojna. Jak nie ta wojna, to następna, jak nie ta pandemia, to przyszła. Polakom brakuje poczucia bezpieczeństwa. I to bezpieczeństwo, szanowni państwo, myślę, że ono ciągle jeszcze jest naszym skarbem narodowym. Patrzmy na kraje zachodu, północy, południa, Zjednoczone Kalifaty Nadreńskie, prawda? Tam rzeczywiście ludzie żyją problemami, których my jeszcze nie nabawiliśmy się. Nie nabawiliśmy się. Dlaczego? Dlatego, że mimo złej polityki, niedostatecznie asertywnej wobec zagranicy, ciągle jeszcze uchodźcy nie spustoszyli naszego życia w takim stopniu, w jakim dokonało się to w innych krajach. No i czy naprawdę nie moglibyśmy się czegoś uczyć na cudzych błędach? Tu w Szczecinie pan doktor Sławomir Ozdyk, mój towarzysz partyjny i kandydat w tych zbliżających się wyborach, akurat nie ze Szczecina, z Bydgoszczy, jako specjalista do spraw bezpieczeństwa, bywały za granicą, mówi o tym od lat. Nasza partia mówi o tym od lat. Ja osobiście w kampanii rzeszowskiej samorządowej
dwa lata temu podnosiłem hasło moratorium imigracyjnego. Mówiłem o potrzebie zatrzymania akcji. Jak się okazuje, miałem rację, ponieważ napływ uchodźców, nachodźców jest z jednej strony niekontrolowany, bo otwarto nasze granice na przestrzał dla milionów ludzi, którzy pod pretekstem takim, że są uchodźcami wojennymi, okazali się między innymi na przykład rosyjskimi szpiegami, mam na myśli Ukraińców, których siatkę pracującą na rzecz wywiadu rosyjskiego rozpracowały te resztki naszych służb, które się jeszcze zajmują czymś poważnym, a nie tylko ściganiem opozycji, ale także ten proces jest stymulowany przez operacje takie jak afera wizowa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Mówią rządzący, że to zaledwie aferka, no ale jednak zdaje się, pan wiceminister, tak to w każdym razie publicznie przedstawiono, usiłował targnąć się na swoje życie, więc przynajmniej dla niego to nie jest jakaś nieznacząca aferka i tak dalej, i tak dalej. Panie Polacy pośle, potrzebują bezpieczeństwa. Panie pośle, do tego wątku pewnie wrócimy jeszcze, migracji, ale wróćmy do tematu nocy generałów. Co się wydarzyło? Dwóch wodzów, w cudzysłowie, naczelnych. Naczelnych, bo chyba nie naumyślnych. Pan generał Andrzejczak, szef sztabu generalnego, i pan generał Piotrowski, naczelny dowódca operacyjny Sił Zbrojnych, podał się do dymisji. My się tego dowiadujemy dzisiaj, na 5-6 dni przed wyborami. To jest ostateczna katastrofa polityki upartyjniania wojska przez PiS. Generałowie, których postępowania nie mogę pochwalić. Generałowie rzucają papierami po tym, jak przez lata byli nie tylko biernymi obserwatorami, ale byli uczestnikami, akuszerami tego procesu upartyjniania, powtarzam, wojska. My w Konfederacji opowiadamy się za, uwaga, cywilną kontrolą nad armią, ale co innego cywilna kontrola, a co innego dowodzenie przez cywilów. Panie pośle, czy te decyzje, dwie decyzje o dymisjach, odbiera je pan jako polityczne? No to chyba jest oczywiste, że panowie generałowie weszli z hukiem do kampanii wyborczej. I ja uważam, że to jest materiał dla prokuratury, dlatego że to jest ingerencja w proces wyborczy ze strony czynnika, który w sferze deklaracji powinien trzymać się od polityki jak najdalej. Oczywiście logicznym następstwem tej dymisji powinna być dymisja Mariusza Błaszczaka, który jest rzecznikiem prasowym samego siebie, nieustannie odbywa konferencje prasowe, wyprawy zagraniczne, o których efektach nawet jego podwładni dowiadują się potem z zagranicznych telewizji, od kogo tam kupił czołgi, a od kogo drony. Powtarzam, cywilna kontrola, ale nie cywilne dowodzenie, bo cywilne dowodzenie przeradza się w cywilne pomiatanie armią. Armii złamano kręgosłup i przetrącono morale pod pretekstem walki z pandemią, przymus szczepień, przymus szprycowania. A ci, którzy temu przymusowi nie ulegli, odeszli z wojska tysiącami, szanowni państwo. Kto został, kto awansował? No ludzie, którzy gotowi sobie zawiązać kręgosłup w ósemkę. Panie pośle. Kręgosłupy z gumy. I teraz te gumisie, tak? Andrzejczak i Piotrowski, ludzie, którzy asystowali i powtarzam, byli akuszerami procesu segregacji sanitarnej, ale także procesu ukrainizacji Wojska Polskiego. Ci ludzie teraz rozdarli szaty. Oni nie mogą znieść
upolitycznienia, wykorzystywania wojska w kampanii wyborczej. Teraz oni tego nie mogą znieść. Ukrainizacja, co mam na myśli? No rozbrojenie Wojska Polskiego pod pretekstem zaspokajania potrzeb sąsiedniego narodu na cudzej wojnie. Wojsko Polskie, panie redaktorze, nie wiem, czy nasi słuchacze zdają sobie z tego sprawę, Wojsko Polskie przedstawia obraz, jak po przegranej wojnie, jak po ciężkiej klęsce. Wojsko Polskie po prostu jest rozbrojone. W 1/3 co najmniej ocenia nasz ekspert i inny kandydat, pan profesor Andrzej Zapałowski, specjalista do spraw. No tak, ale mamy zakupy za grube pieniądze. Panie redaktorze, tak, w telewizorze jest pełno czołgów, samolotów, które naprawdę robią znakomite wrażenie, tylko że uwaga, my ich nie mamy, my je mamy mieć. My je mamy mieć i to nie w perspektywie tygodni, miesięcy, lat nawet, tylko dekad. Dekad. Ukompletowanie polskich jednostek to jest perspektywa następnej dekady, najbliżej tych jednostek, na stany których mają wejść te, prawda, armatochałupice i czołgi, tak jakbyśmy notabene nie mogli ich produkować w Polsce. To jest imposybilizm po 8 latach rządów Zjednoczonej Łże Prawicy, imposybilizm, którego ja nie przyjmuję do wiadomości. My, panie redaktorze, nie mamy czołgu w naszej zbrojeniówce, nawet na przysłowiowej desce kreślarskiej. Nie ma tego czołgu. Nasze zakłady wojskowe produkujące sprzęt bojowy balansują na granicy wydolności jako zakłady remontowe. Remontowe i tylko. Nie wiadomo, czy wszystkie się utrzymają. Wczoraj z panem doktorem Ozdykiem w Bydgoszczy stanęliśmy przed frontem wojskowych zakładów lotniczych, żeby zasygnalizować aferę o charakterze kryminalnym, co, uwaga, stwierdza wewnętrzny audyt w polskiej grupie zbrojeniowej. Program Orlik, z którego nic praktycznie nie wynikło, a przepalało się pieniądze milionami. No, to może nie robi dziś wrażenia, od kiedy prezes Najwyższej Izby Kontroli wyłożył kawa na ławę, jak milionami i setkami milionów operowano, budując szpitale covidowe, w których się mało kto albo nikt zgoła nie leczył. Tu w Szczecinie jeden z pierwszych raportów Najwyższej Izby Kontroli, który my ujawnialiśmy już w ubiegłym roku na posiedzeniu zespołu parlamentarnego Norymberga 2.0, czyli sprawy wewnętrznej korupcji w służbie zdrowia, czyli można powiedzieć przekupywanie medyków perspektywą krociowych zysków wynikających z samego kontaktu z pacjentem, który został zapisany do rubryki covidowej. A równocześnie, szanowni państwo, ludzie umierali. Ludzie umierali setkami tysięcy. Ćwierć miliona zgonów nadmiarowych na skutek nie srożenia się jakiegoś wirusa, tylko na skutek, szanowni państwo, zamknięcia szpitali, przychodni, na skutek zamknięcia ludzi milionami do aresztu domowego, zwanego oszukańczo kwarantanną, gdzie ci ludzie, często starzy, chorzy, straszeni przez telefon, przez policjantów i żołnierzy Bogu Ducha winnych, sadzanych do tej czarnej roboty, ludzie umierali na zapory, zawały. I dzisiaj to wszystko, panie redaktorze, to są sprawy bezpieczeństwa narodowego. Naród polski, zdrowie, życie, mienie, suwerenność, niepodległość są w rękach ludzi, którzy takie rzeczy wyrabiają. To, co się stało w sztabie generalnym, no to jest z mojego punktu widzenia taki, wie pan, pucz bez wstawania zza biurka. Generałowie Andrzejczak i Piotrowski, podając się do dymisji na finiszu kampanii wyborczej, w sposób ewidentny starają się zaważyć na wynikach tej kampanii. No, na pewno jest szok. Prawda? Ja akurat, gdybym nie był polskim państwowcem, to mógłbym odczuwać tutaj niską satysfakcję, że dołożyli PiS-owi, tak? Wyciągają dywanik spod nóg Błaszczaka, który sam jest moim zdaniem. Panie pośle, coś... Więc ja się z tego nie cieszę, bo jestem polskim państwowcem i uważam, że to jest skandal, hańba i że to jest tragedia.
dla każdego oddanego ojczyźnie żołnierza. Dowiedzieć się, że takich się ma dowódców i najwyższych przełożonych. Panie pośle, coś na uspokojenie, temat nieco akademicki, ale króciutko poproszę. Jest pan moralistą i krytykiem demokracji, tak o panu piszą, aczkolwiek pan nie lubi przytaczać cudzych opinii. Ale kiwam głową, ja jestem demokratą niewierzącym, ale praktykującym z konieczności. No, co się panu nie podoba w polskiej demokracji? O, panie redaktorze, jak mam odpowiedzieć krótko, to odpowiadam, że wszystko tu jest do zmiany. Wszystko tu jest do zmiany i kadrowo, patrz, Błaszczak, Duda, Morawiecki z Kaczyńskim, odpowiedzialni za tę hekatombę covidową, odpowiedzialni za wasalizację Polski, oni wcale nie wstali z kolan, oni tylko zmieniają klęczniki. Czy to wobec towarzyszy amerykańskich, czy to wobec eurokołchozu, trątadracko wygrażają teraz Berlinowi, ale przecież, jeśli nie mylę się, to towarzysze amerykańscy przełożyli wajchę i stąd może taka decyzja dwóch generałów do tej pory lojalnie i bezkrytycznie posłusznych, no to jeśli towarzysze amerykańscy przekładają wajchę, to uwaga, my wracamy w ich układance imperialnej, wracamy, jak to się mówi, do ewidencji Berlina. Berlin jako plenipotent Waszyngtonu w Europie Środkowej będzie zarządzał Polakami, którzy tymczasem zostali rozbrojeni, zadłużeni lawinowo, zostali skonfliktowani z wszystkimi dookoła. Czyli nadzieje pokładane w Bidenie okazały się płonne. No tak, no żebyśmy tylko wszyscy zdrowi byli, kiedy wróci do władzy pan prezydent Trump. Jeśli wróci, jeśli go nie odstrzelą wcześniej, bo tam jest duża determinacja, żeby go z powrotem do Białego Domu nie wpuścić. Wojna na Bliskim Wschodzie, tak? Komentarz polecam pani redaktor Treter Sierpińskiej. Żydzi likwidują getto, tak? Naczelny dowódca czy minister obrony państwa położonego w Palestynie ogłosił wojnę totalną wobec mieszkańców strefy Gazy, którzy mają być odcięci od wszelkich dostaw, od zasobów, źródeł. No te symboliczne, prawda, w ostatnich latach studnie zalewane betonem. No a teraz jeszcze terror. Oczywiście, że ten terror jest wzajemny, ale chyba nikt z Państwa nie myśli, że Żydzi przeoczyli te tam tysiące rakiet w nich wymierzonych. To było Pearl Harbor. Tak jak prezydent Roosevelt potrzebował dobrego, mocnego, wiarygodnego przykładu grozy, pretekstu, żeby móc naród amerykański poprowadzić na wojnę światową, tak jak sądzę, przywódcy państwa położonego w Palestynie rozwiązują szereg swoich problemów za jednym zamachem. Oczywiście ściągają na siebie nowe, no ale na przykład teraz pana Netanyahu chyba nikt nie będzie włóczył po sądach, prawda? Skoro jest on mężem opatrznościowym i ratuje swój naród przed zagrożeniem zewnętrznym. Żydzi wygrażają Persom, Izrael oskarża Iran o to, że jest inicjatorem i sponsorem tego ataku terrorystycznego. No i pytanie, czy nie będziemy z tego mieli większej wojny na Bliskim Wschodzie. Pytanie, czy to przypadkiem nie jest już ostateczna przygrywka do III wojny światowej. A jeśli by tak było, no to stąd przełożenie wajchy. Pilnie potrzebne w Europie Środkowej. No dziwnie to wygląda. Przełożenie wajchy, panie redaktorze, no bo widać już prezydent Zełenski nie będzie ulubionym bohaterem tabloidów i mediów mainstreamowych. Pan prezydent Zełenski razem z wszystkimi niedobitkami narodu ukraińskiego spada do drugiej albo trzeciej kategorii odśnieżania. Panie no pośle, i, taka co my, którzyśmy zostali żyrantami reżimu kijowskiego, reżim warszawski się zaprezentował jako słudzy narodu ukraińskiego, poseł Zjednoczonej Łże-Prawicy Kaleta ogłosił w zeszłym roku, że, cytuję, mamy przecież na utrzymaniu drugi naród. Czy ktoś Państwa pytał, czy chcecie mieć na utrzymaniu drugi naród? Nie słyszałem.
Panie pośle, był pan przeciwny otwieraniu granic dla uchodźców z Ukrainy. Czy zmienił pan zdanie? No ja myślę, że rzeczywistość potwierdza wszystkie moje obawy i trafność diagnoz, które stawiałem wraz z moimi towarzyszami i współpracownikami, kiedyśmy w zeszłym roku podnieśli hasło i zaprezentowaliśmy program, dokument programowy Stop Ukrainizacji Polski. Jeśli jeszcze w zeszłym roku ktoś z Państwa nie rozumiał, o co nam chodzi, to chyba teraz już dobrze rozumiecie, kiedy towar z Ukrainy niesprecyzowanego pochodzenia, niezdefiniowanej jakości, ziarno zalało w polski rynek, kiedy dziedzice, spadkobiercy i reanimatorzy banderyzmu na Ukrainie w sposób najbardziej bezczelny zaprzepaścili okazję, żeby się zachować jak trzeba w okolicach rocznicy rzezi wołyńskiej, kiedy w sposób agresywny zaatakowali wreszcie Polskę na arenie międzynarodowej, oskarżając nas i uwaga, natychmiast ekspresowo dogadując się z Niemcami za naszymi plecami, ponad naszymi głowami, no to chyba teraz Państwo już lepiej rozumiecie, że polski polityk powinien nie szukać okazji do tego, żeby innym nieba przychylić, tylko powinien się zajmować polskimi sprawami. A pan Duda, prezydent belwederski, jeździł do Wilna na szczyt jakiś kolejny NATO i chwalił się jeszcze w telewizorze, nic dla Polski tu nie załatwiam, wszystko dla Ukrainy. I jeszcze jedno przypomnienie, warto to przypomnieć, w ogóle może wywieźcie to Państwo na stronie swojej internetowej, jak 3 maja roku 22 prezydent belwederski Duda wyraża nadzieję na to, że nie będzie między nami granicy. I jeszcze akcentuje, że faktycznie nie będzie między nami granicy, między Polską a Ukrainą. No, kpi czy o drogę? Pyta. Idiota czy zdrajca? Szanowni Państwo, to jest Polska i niech tak zostanie. Tworzenie jakichś projektów, samych projektów, jakichś nowych organizacji państwowych na naszym terytorium oznacza ni mniej, ni więcej projektowanie likwidacji państwowości polskiej jako takiej. Ja się na to nie zgadzam. Tu jest Polska, nie Ukropol, nie Ukropolin, nie land eurokołchozowy, nie stan amerykański, nie Republika Sowiecka. Tu jest Polska i niech tak zostanie. Panie pośle, wróćmy na ziemię, przepraszam, może do Polski właśnie, na krajowe podwórko. Konfederacja zbiera cięgi za tak zwaną kwestię kobiet. Kobiety mają praw za mało, za dużo, czy po prostu ich miejsce jest w kuchni i w sypialni? Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, zdążyłem się tutaj żachnąć, kiedy pan odczytywał te litanie chybionych oskarżeń. Proszę patrzeć na naszych kandydatów. Wśród kandydatów Konfederacji, myślę, że ze szczególnym uwzględnieniem korony mojej partii, my nie mamy problemu z parytetami. My nie szukamy kandydatek na nasze listy z łapanki. Tak? My nie mamy takiego problemu, dlatego że mamy wspaniałe kandydatury reprezentujące płeć nadobną od choćby w moim okręgu w Rzeszowie, tak, po przekątnej, stamtąd mnie rodacy wysłali do Sejmu 4 lata temu, ale ja w Rzeszowie nie oddam głosu na siebie samego. Będę głosował na moją koleżankę ostatnią na liście, Karolinę Pikułę, która jest wybitnym talentem i charakterem politycznym i ten swój charakter ujawniła zdecydowanie wkraczając do akcji w obronie zdrowia, życia, wolności, godności Polaków właśnie wobec nielegalnych lockdownów, wobec przymusu maskowania, testowania, szprycowania. Karolina Pikuła stała się jednym z liderów ogólnopolskich
tego sprzeciwu i ja jestem dumny, że mam takiego kandydata i że będę mógł na tak dobrego kandydata głosować. Inne panie na listach Konfederacji, to one najlepiej odpowiedzą na tego typu zarzuty, a ja bym to podsumował w ten sposób, ponieważ media reżimowe, i lewackie, i prawackie, i gadzinowa prasa z jednej i z drugiej strony, Gazeta Polska i Gazeta Wyborcza, nie chcą o faktach dyskutować, bo to jest trudne, i nie chcą dyskutować o programie Konfederacji, ponieważ mucha nie siada na tym programie, ponieważ my mówimy niskie, proste podatki i nikt się z nami nie licytuje, nikt nie chce ich bardziej od nas obniżać, my mówimy odchudzić państwo, żeby spoważniało, żeby garb biurokracji nie przytłaczał, nie tłamsił polskiej przedsiębiorczości, my się opowiadamy po stronie gatunku ginącego, czyli misiów, panie redaktorze. Misie, czyli mali, średni przedsiębiorcy. Tak? My się sprzeciwiamy hurtowemu, masowemu odstrzałowi misiów. W ostatnich latach nie tylko te zgony nadmiarowe, ale setki tysięcy interesów, biznesów, działalności gospodarczych zamkniętych, zawieszonych. Setki tysięcy. Więc kto się upomina? Tylko Konfederacja. I oto media reżimowe, gadzinowe nie chcą o tym rozmawiać, więc szukają tematów zastępczych. My mówimy w najpoważniejszych sprawach rzeczy, których nikt inny nie podnosi. My jedni sprzeciwialiśmy się napaści na naród polski pod pretekstem walki z mniemaną pandemią i mieliśmy rację. Patrz raporty Najwyższej Izby Kontroli. My jedni sprzeciwialiśmy się okładaniu Polaków haraczem na poczet wojny Moskali z Ukraińcami, ponieważ sprzeciwiamy się nakładaniu nielegalnych, nieuzasadnionych, nadmiernych podatków, a to jest wszystko jeden wielki haracz, prawda? Socjal, sprzęt bojowy, ba, nawet system bankowy Polski stabilizuje system ukraiński. Czy pan odkłada w hrywnie, pan oszczędza? No raczej to nie jest waluta poszukiwana, prawda, na rynkach. Więc my wszyscy płacimy na cudzy interes, cudzą rację stanu. Tylko Konfederacja o tym mówi. Ponieważ media gadzinowe nie chcą tych tematów podejmować, w związku z tym uprawiają wobec nas grę nieuczciwą, która oczywiście polega przede wszystkim na przemilczeniu. Nasze czasy antenowe, w moim przypadku to jest właśnie 0 minut, 0 sekund. Nie, w ogóle nie ma, dlatego jeszcze raz dziękuję za zaproszenie do tego studia. Ale jeżeli nie przemilczą, to zmanipulują. To jest reductio ad Hitlerum, prawda? Faszyści. I to jest, a u was Murzynów biją, prawda? To jest tego typu argumentacja. I jeszcze takie pytanie, panie pośle, często u cioci na imieninach się pojawia, ale myślę, że naszych czytelników interesuje pana odpowiedź. Co pan sądzi na temat zakazu używania aut spalinowych w perspektywie kolejnych lat w Unii Europejskiej? Co ja mogę sądzić na ten temat? Szanowni państwo, chciałbym was, szanowni drodzy, moi rodacy, przed tym właśnie bronić. Po to idziemy do Sejmu, żeby te wszystkie chore doktryny nie zapanowały nad naszym życiem. To jest nie tylko perspektywa odebrania nam prawa do tego, żeby się przemieszczać swobodnie, dokąd chcemy, naszym własnym wehikułem, jakiej marki by on nie był. To jest również perspektywa wywłaszczenia nas z naszych domostw, naszych mieszkań, bo nie będą miały certyfikatu koszerności klimatycznej i Greta Thunberg się zapłacze i planeta zginie, jeżeli wszyscy nie zostaniemy zmuszeni do tego, żeby dopłacić setki tysięcy złotych do ocieplania bądź też wyposażania naszych domów w takie instalacje, które będą spełniać te klimatystyczne, wysublimowane, abstrakcyjne jakieś normy. To jest, panie redaktorze, nie tylko już potrzeba obrony przed zakusami na nasze auta, ale to jest, uwaga, już podjęta decyzja. Górnictwo w Polsce ma być zamknięte.
Do 2050 roku ma zniknąć ostatnia kopalnia, a te, które przestaną pracować, mają być napompowane, szanowni państwo, dwutlenkiem węgla na podstawie ustawy, która została przegłosowana i podpisana przez Dudę rzutem na taśmę właśnie w ostatnich miesiącach. To nie jest tylko marksizm, leninizm, ale to jest jeszcze łysenkizm, panie redaktorze, czyli znachorstwo, czyli po prostu dupy smalone, brednie o, przepraszam, globalnym ociepleniu, pod pretekstem którego mamy za wszystko więcej płacić. I to jest droga do wywłaszczenia. A na dodatek jeszcze władza chce być naczelnym dietetykiem narodu polskiego i mamy jeść świerszczowego zamiast schabowego. I my się temu sprzeciwiamy. My jedni, tylko Konfederacja mówi po prostu po całości nie chcemy ekoterrorystów, eurofederastów, nie chcemy krzewicieli chorych doktryn zielonych, tęczowych, różowych, czerwonych, brunatnych. My tego nie chcemy, bo to jest Polska. Jak można wmówić, panie redaktorze, narodowi polskiemu, który jednak ma tysiącletnie tradycje własnej państwowości, można wmówić Polakom, że zamknąć kopalnię, a Polska ma być ogrzana i napędzona wiatrakami do mielenia ptaków? Ja naprawdę nie rozumiem, jak państwo to jeszcze znosicie, więc nie znoście tego dłużej i pamiętajcie, że te klamki już zapadły, że Morawiecki z Kaczyńskim, notabene, może z mniejszym entuzjazmem, ale tak samo jak Tusk, kopacz na metr w głąb i z całą totalną opozycją, z Kosiniakiem, terrorystą covidowym, który wygrażał Polakom i się dopominał tego, żeby surowo karać tych, którzy się nie zaszprycują, z Hołownią, z nimi wszystkimi, my się temu sprzeciwiamy. Tamten reżim już tamte formacje albo same podpisały te wszystkie umowy międzynarodowe, no traktat pandemiczny WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, prywatna organizacja, na czele której stoi pewien afrykański komunista i my mamy mu podlegać. I na to się godzą te władze. Minister zdrowia, czyli lepiej mówić minister jednej choroby i nagłej śmierci, dalej jest w, powiedzmy, bierze udział w pracach tego konsorcjum, w dużej mierze anonimowego konsorcjum, i my mamy tym ludziom podlegać. Jedna Konfederacja się na tę podległość nie godzi, ponieważ Konfederacja chce, żeby Polacy u siebie, na swoim, mogli zachować swoją własność, nie rujnowani, nie zadłużani na następne pokolenia, żeby Polacy mogli zachować swoją wolność i swoje tradycyjne pojmowanie własnych potrzeb, własnej godności, potrzeb własnych dzieci. Chodzi tutaj przede wszystkim o dzieci. Wybory 15 października będą plebiscytem. Czy chcecie państwo, żeby wasze dzieci, wnuki, które się jeszcze może nie urodziły, żeby były dłużnikami od urodzenia? Czy chcecie, żeby wasze dzieci, prawnuki były niewolnikami, jedynie z możliwością awansu na nadzorcę niewolników? Panie pośle, czas nas goni. Jeśli nie, głosujcie. Albo kontynuacja, albo Konfederacja. W Szczecinie dr Marcin Sowiński, nasza trójka, mam nadzieję, że moi koalicjanci się na mnie nie obrażą. Każda pliszka swój ogonek chwali. Na trzecim miejscu, na liście szczecińskiej Konfederacji, pan dr Marcin Sowiński. Uwaga, szermierz wolności i bezpieczeństwa, zdrowia i życia Polaków w Szczecinie i wszędzie indziej. Człowiek, który nie wahał się stawić czoła monopolistycznym praktykom systemu państwowego systemu, który pod pretekstem walki z pandemią przyprawił Polaków o tak straszne straty, tak straszne szkody. Pan dr Marcin Sowiński, uczestnik naszego zespołu parlamentarnego Norymberga 2.0, alarmujący opinię publiczną,
przed szkodą, a nie po szkodzie jest taki mądry. Nie teraz dopiero doszlusował do szeregu, kiedy już prezes Najwyższej Izby Kontroli wszystko to, prawda, wyjaśnił, ile setek milionów wydano na szpitale wielkiego szpitalnika Dworczyka. Nie, pan doktor Marcin Sowiński od początku stawał po stronie zdrowego rozsądku, wolności, etyki lekarskiej tradycyjnie pojmowanej. Dziękuję. Głosujcie na nim. Dziękuję, panie pośle. To miało być ostatnie pytanie, ale ubiegł mnie pan. Naszym gościem jest, ciągle jest pan Grzegorz Braun, poseł Konfederacji. Dziękuję, panie pośle. Bardzo, bardzo dziękuję za gościnę i życzę najlepszego powodzenia, ponieważ mówię serio, to nie jest czczy komplement. Przetrwanie mediów lokalnych, regionalnych, prawdziwie niezależnych jest również tą kwestią, od której zależy nasze bezpieczeństwo narodowe. To, czy przetrwamy jako niepodległe państwo, w którym naród polski będzie suwerenny, a nie jakieś inne narody będą tutaj miały preferencje ze strony rządzących, to zależy od tego, czy państwo funkcjonujecie, czy możecie dalej nadawać. Bardzo dziękuję i dziękuję proszę bardzo o jeszcze.